Dzień dobry, kłania się Bellator maszyny budowlane, Ruda Śląska. Dzisiaj prezentujemy układarkę mas bitumicznych w ogóle Super 800. To kompaktowa maszyna w przedziale wagowym 6,1 tony. Malutka, w sumie bardzo popularna układarka asfaltu. Wszelkie jakieś ścieżki rowerowe, gdzieś górskie dróżki wąskie, asfaltowe, to tam taka maszyna sprawdza się bardzo dobrze. Jest to rocznik 2010. Stół w podstawie mamy 1,1 do 2 metrów, oczywiście rozsypane hydraulicznie. Istnieją do tej maszyny poszerzenia, które pozwalają maksymalnie wydłużyć szerokość roboczą stołu do 3,20 m, natomiast w tym egzemplarzu, który tutaj prezentujemy, poszerzeń nie ma w zestawie. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem takiej maszyny bądź wynajmem z poszerzeniami, no to prosimy o kontakt telefoniczny wcześniejszy, żeby tutaj nie było żadnych nieporozumień. Przebieg to jest dosyć istotne, niecałe 2000 motogodzin, 1945 motogodzin, o ile dobrze pamiętam, później sobie to zweryfikujemy na liczniku, więc maszyna jest całkiem przyzwoita jak na ten przebieg. Mamy oświetlenie robocze, dodatkowo montowany jest kogut. W środku oczywiście silnik Deutza 45 kW. Waga, tak jak wspominałem, 6,1 tony. No, żadnych wodotrysków tutaj nie ma. Starsza maszyna, ale niezawodna. Oczywiście w komplecie system niwelacji, żebyście mogli wykonywać precyzyjniejsze roboty. Dobra, zaczniemy może od kosza, który jest rozłożony. Od razu tutaj zerkniemy na to, jak to tu wygląda, jak wygląda podajnik skrzebłowy. Maszyna często wynajmowana, jak do tej pory nie było problemu, więc myślę, że można ją spokojnie polecić Państwa uwadze. Mamy tutaj jeszcze pozostałości masy. Od razu, będąc tutaj z tej strony, to zajrzymy do prawej strony silnika. Zostawiłem sobie akurat tą część otwartą. W środku sucho. Generator, ten hydrauliczny, pasek. Turbina. Tam hydromotory albo pompy. Wszystko tutaj jest w najlepszym porządku. Dwa akumulatory zwarte. Przejdziemy, żeby nie chodzić w kółko, od razu przez szpnaki, stół. Mamy tutaj obinek, płyta denna. No i teraz tutaj poleje. Zamknę tą stronę. Wibracja oczywiście i dół. Boczki podnoszone. Są oczywiście czujniki masy montowane. środek, wnętrze stołu, ta część stała. Tu po drodze podest dolny, podest górny. Jest to wszystko rozkładane, chowane, tam zsuwane. I lewa strona stołu, tej części hydraulicznej, rozsuwanej. Tuleje i ślimak z lewej strony. I jeszcze ubijak. Nie chcę się tutaj pobrudzić. Jeszcze klejące. Aha, tutaj mam zamkniętą komorę, więc zaraz to otworzymy. I mamy tutaj część lewą, hydromotory, pompy, cewki. Również tutaj z tej strony, gdzie wlew paliwa jest sucho, nie ma wycieków. Więc myślę, że to już jest jakąś tam rekomendacją dla tej maszyny. I za chwilę jak ją uruchomię, to przejedziemy się kawałek, zobaczymy gąsienice, jak wyglądają. Tutaj mamy poziomicę niwelacji. I pulpit sterujący. Tutaj ten przebieg właśnie. Pulpity boczne. Jeden, drugi. I góra. Góra skrywająca chłodnicę silnika. Ja już maszynę zazbrajam. No tutaj właściwie nie ma się co uzbrajać, od razu jest gotowa do uruchomienia. Dymek poszedł. Damy jej kilkę. Żeby popracowała. Obroty. Damy sobie większe. Spróbuję teraz powłączać wszystko. bardziej pracowało. Jeszcze włączenie tej wibracji. Ja to podłączam już w tej chwili, nie potrzebujemy. Złożę kosz. Złożę na stół. Jedna strona. Pojedziemy sobie do tyłu. Klakson działa. I teraz możemy zobaczyć tej klasie. Druga strona. Przyspieszymy sobie trochę. Sterować kierunkiem jazdy można porówno tą manetką, joystickiem, a także mamy tutaj kierunek bardziej, tu jest taki primer, bym powiedział. Tam widzimy w oddali Zbyszeka, który wyjeżdża walcem. Jeśli jesteście zainteresowani tego typu sprzętem, zapraszamy do kontaktu, do odwiedzenia naszej firmy i zapoznania się z nim na miejscu, bądź wypożyczenia sprzętu. Wszystkie dane dostępowe są na naszej stronie w zakładce kontakt www.bellator-mb.pl/kontakt. tam możecie się kontaktować z Marcinem i z Dominikiem, jeśli chodzi o wynajem. Natomiast jeśli chodzi o zakup, no to Mateusz, Leszek, Mikołaj są do Waszej dyspozycji. To tyle na razie, trzymajcie się, cześć.